Grzegorz Grzyb po raz piąty w karierze wygrał rajd świdnicki. Tym samym wyrównał rekord rajdowych mistrzów Mariana Bublewicza i Janusza Kuliga. Nie było łatwo, tak przed startem wszyscy opowiadali, że to będzie łatwo. Nieprawda, zawsze rywalizacja przynosi ze sobą dawkę adrenaliny, emocji. Trzeba być skoncentrowanym, zwycięzcy dopiero są na mecie. Przed rajdem nie ma co rozdawać kart i tytułów. Prawie 15 sekund do Grzyba i Biniędy stracili drudzy na mecie Płachytka i Gerber. Nie popełnialiśmy błędów takich, że gdzieś byliśmy poza drogą czy coś, to były naprawdę dobre decyzje, to była dobra skuteczność. Szczególnie trochę oszczędzaliśmy opony na ten power stage i to też zaowocowało generalnie, wydaje mi się, że pierwszym czasem. Podium uzupełnili Łotysze, Sesk i Francis, którzy odparli ataki Byśkiniewicza i Siatkowskiego oraz braci Szejów. Coming here for the first time, for sure we didn't know what to expect. But we worked hard with the pro racing team to adjust the car before the rally. W klasie Rally 3 najlepsza z kompletem wygranych OS-ów okazała się załoga Paris City. Plan w 100%, nie popełnialiśmy zbyt wielu błędów. Mieliśmy bardzo dobry opis, były tylko małe korekty już w trakcie jazdy, ale to chyba myślę, że zawsze coś tam można nowego spojrzeć już w rajdówce. Po odpadnięciu duetu Sobczak-Pawłowski niezwykle zacięta walka trwała o pierwsze miejsce wśród samochodów napędzanych na jedną oś. Pierwsza trójka zmieściła się w 2,6 sekundy. Zwycięsko z tej batalii wyszli Predko i Jurgała, którzy pokonali Bondera i Hellera oraz Kowalczyka i Chryniuka. Lubię, jak jest ta adrenalina i te troszkę ryzykowanie. Ostatni odcinek mieliśmy bodajże 6 sekund nad Grześkiem. Troszkę chyba za mocno odpuściłem, bo tam tylko 1,5 sekundy żeśmy wygrali rajd. To był niezwykle emocjonujący początek zmagań w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski w sezonie 2023. Nie inaczej będzie już w trzeci weekend maja, gdy zostanie rozegrany rajd Polski.